częściowo. To tyle, na ile się da. Dobra. Panie i panowie, Paweł z tej strony. Dzień dobry. Po jakiejś tam przerwie krótkiej YouTube'owej, z tego względu, że jakoś nie było czasu, żeby cokolwiek nagrać i nadal nie ma, ale pomyślałem sobie, że skoro jadę do pracy, to zamiast słuchać podcastów, mogę sobie trochę poopowiadać o tym, co i jak, co się dzieje i co słychać w pochmurnej ostatnio Nowej Zelandii, bo idzie nam jesień i na zewnątrz jest tak 13 stopni z rana, około 20 stopni w ciągu dnia, więc taka pogoda trochę przejściowa, przez co mnie rozłożyło jakieś choróbsko przez ostatni tydzień, więc i ani treningi nie szły, ani jakaś chęci do życia za dużo nie było, ale pomyślałem sobie, że można coś w końcu poopowiadać. Ten kanał na YouTubie i też fanpage na Facebooku troszeczkę sobie ewoluuje przez te, nie wiem ile tam lat już to sobie działa, chyba jakieś 3 lata czy 4 może. Na początku myślałem, że to będą po prostu moje rady na życie albo coś z humorem, potem to się przekształciło trochę w taki kanał wegański, teraz jest... Coś tu się dzieje? Film jakieś kręcą? Tak, kręcą film. Później się to przekształciło w jakiś taki bardziej sportowy kanał, a myślę, że w tym momencie to, co najbardziej się ludziom podoba i to, co mi najbardziej sprawia przyjemność z realizacji, to jest coś bardziej vlogowego, czyli po prostu pokazywanie tego, jak życie wygląda po tej stronie planety, jak wygląda życie sportowe, jak wygląda życie dookoła triatlonu z jakimś tam przesłaniem, a że nie tylko przesłaniem, tylko ze smaczkiem diety wegańskiej albo coś w tym rodzaju. I myślę, że to w tym kierunku idzie, ale co zauważyłem, że największą popularnością w statystykach cieszą się materiały, które są nagrywane bardziej od serca, powiedzmy, więc i bardziej szczere. I myślę, że zarówno wy to lubicie, jak i ja lubię reakcje, które temu towarzyszą. Nie mówię tutaj o poklasku, ale o tym, że te materiały dają najwięcej interakcji i pod tymi materiałami, albo na podstawie tych materiałów jest najwięcej prywatnych wiadomości też od osób, które za coś tam dziękują. To buduje ego, ale to już zupełnie inna sprawa. No więc to szczerze sobie porozmawiamy, prawda? Myślę, że tak od grudnia, jakby tak szczerze na to spojrzeć, czyli od powrotu z Tajlandii, dorwała mnie dekompresja po tajlandzka, tak to sobie nazywam prywatnie. Cóż się stało? Po prostu nie jestem w stanie jakoś się uporać ze wszystkim, jeśli chodzi o życie w normalnych warunkach. Na to wszystko nałożyła się jeszcze operacja nosa, która to operacja nosa nie została przeprowadzona tak, jak być powinna i będzie chyba następna, ale to już jest zupełnie inny temat, na inną rozmowę. Na to się rozłożyły jakieś tam doły chorobowo-przeziębieniowe, nic nie jest poważnego, żeby była jasność, ale wiecie, gdy w momencie, kiedy nie wszystko działa tak, jak powinno, to nawet najmniejsza pierdoła wyprowadza człowieka z równowagi, to nie nerwowej, tylko po prostu z tej równowagi, z tego balansu życie, praca, trening, dom i tak dalej, i tak dalej. Więc te rzeczy negatywne nie pojawiają się w jednym dniu, nie pojawiają się tak, że nagle pierwszego dnia jest wszystko w porządku, a drugiego nagle jest jeb i się wszystko rozkłada. Bo z takimi rzeczami, takie rzeczy się zauważa i z takimi rzeczami jest łatwiej się uporać. Natomiast gorzej jest chyba w tym przypadku, co się stało u mnie, że te rzeczy, które są nie takie, jakie byśmy chcieli, powoli się nawarstwiają. Czyli na początek pojawia się temat taki, że trzeba troszeczkę więcej pracować, bo mam jakieś tam swoje cele na przyszłość i chcemy prowadzić
swoje projekty, mamy bardzo ciekawe projekty, które są warte uwagi, warte pracy i dają też jakąś tą satysfakcję z tej pracy, która w mojej głównej pracy tak za wiele nie ma, więc trzeba się temu poświęcić. Więc nagle się okazało, że treningi troszeczkę jakoś nie ma czasu, prawda? I nagle z rana, zamiast iść na trening, no to do pracy. I zaczynały się takie negocjacje w głowie, że no dobra, nie pójdę na trening rano, tylko pojadę do pracy o godzinie 7, więc skończę pracę o godzinie 3, ale o 12 sobie wyskoczę na krótki bieg, a po 3, jak będę wracał z pracy, to wskoczę na basen. Kończy się to tak, że o 12 był lunch i coś trzeba było zrobić, więc nie dało się wyskoczyć na bieg. Po 3 nagle się zrobiłem głodny, więc stwierdziłem, dobra, no to skoczę do domu, zjem i wtedy pójdę na trening. I nagle jest godzina 6 i zjadłem troszeczkę za dużo, to sobie myślę, o 7 pójdę. I o 7 czasem się zdarza, że o 7 pójdę na trening, przebiegnę się 40 minut na bieżni, a czasem się zdarza, że o 7 pomyślę sobie, albo nie, jutro z rana. I tak codziennie i nagle się okazuje, że z kilkunastu godzin treningu w tygodniu robi się kilka godzin treningu w tygodniu, że nagle jak jest sobota rano, to człowiek śpi do godziny 9, później do godziny 11 się przygotowuje do treningu, potem o godzinie 12 jest lunch, potem nagle jest godzina 4 i sobota i treningu nadal nie było. I tak wyglądały moje dnie przez ostatnie, tak naprawdę od stycznia, myślę. Czyli po powrocie z Australii, po zrobieniu tego Ironmana w Australii, było kilka tygodni przerwy i potem takie były powroty, niepowroty. Miały być jedne zawody tutaj w Tauranga, to mi się zepsuł samochód. Miały być drugie zawody, na które sobie pomyślałem, że pojadę, to nie miałem czasu. Taka wymówka, prawda? Później Ironman w Nowej Zelandii, którego nie robiłem, bo stwierdziłem, no po co robić, przecież będzie kolejne zawody, które będą powolne, straszne, męczące i to bez sensu. No więc, no to teraz jest jeszcze lepiej, bo pierwszy raz się zdarzyło tak, że widzę taki konkretny regres, jeśli chodzi o formę, jeśli chodzi o treningi, jeśli chodzi o moc na rowerze, bo niezależnie od tego, do tej pory chyba od samego początku, kiedy zacząłem trenować, niezależnie od tego, czy na przykład moje pływanie było szybsze czy wolniejsze, czy też czy biegałem szybciej czy wolniej, czy przygotowałem się na przykład do maratonu, który tam sobie pobiegłem w tempie jakim chciałem, czy może jeździłem więcej na rowerze. Zawsze był jakiś aspekt tych treningów, który był lepszy. Czy jeżeli miałem troszeczkę przerwy w bieganiu i zacząłem chodzić więcej na siłownię, to miałem większy przyrost mięśni. Jeżeli zacząłem biegać, zacząłem gubić wagę, więc to wszystko działało za każdym razem. Co oni tutaj robią? Za każdym razem. I ostatnio przestało. Ostatnio przestało, bo zauważyłem regres na każdym froncie tak naprawdę. Czy to diety, bo przestaliśmy gotować w domu, czy to biegania, bo przebiegłem chyba w tym roku jakieś 200 km, a jest kwiecień, a może 300? Nie wątpię, że przebiegł 300 km. Nie, na pewno nie przebiegłem 300 km. Nie. Czy też nawet rower, bo myślę, że FTP jakby tak sobie teraz zmierzyć, to by wyszło jakieś 280. No i tak nie jest źle, no ale łapałem się tam powyżej 300, więc miałem nadzieję, że dobiję się do 340 w pewnym momencie. No, okazuje się, że nie do końca. Więc ostatnie dwa tygodnie właśnie tego przeziębienia miałem takie na przemyślenie sobie paru spraw i stwierdziłem, że trzeba w końcu ruszyć dupę i coś z tym wszystkim zrobić. Jest 6 tygodni do kolejnego Ironmana i no już go nie będę przekładał z tego względu, że jedziemy do Cairns, do Australii i no już bez przesady przekładał tego nie będę, a jak się do tego przygotuję, to już jest zupełnie inna kwestia, bo myślę, że może być ciekawie, ale to będzie dobre podsumowanie ostatniego roku, bo tak jakby popatrzeć, to chyba ostatni rok, pomijając ten okres w Tajlandii, kiedy było naprawdę dobrze, ostatni rok treningowo nie wyglądał najlepiej. Chcę, żeby mnie gardło boli jeszcze. Chyba po to potrzeba jest mieć trenera, żeby ktoś, czy to jest trener personalny, czy to jest trener triathlon, czy to jest nawet dietetyk, czy trener, jak to jest po polsku, motywacyjny, life coach? Ja wiem, że to jest śmieszne, ale
kurwa, jak ci ludzie jeżdżą dzisiaj. Już nie da się skomentować. Czy to jest trener, czy to jest life coach, z którego się można śmiać, ale, ale są też pomocni, to nie ma większego znaczenia. To chyba jest potrzebny ktoś, kto będzie nas trzymał za jaja i zapytał, no, co jest nie tak. Co jest nie tak, dlaczego przez ostatni tydzień nie zrobiłeś nic. A jak się tak samemu sobie układa te plany treningowe i samemu się chce być odpowiedzialnym za to, co się robi, to nie zawsze to tak działa. Więc to prowadzi nas do tego tematu motywacji, a raczej jej braku i ogólnie pojętego motywowania się, bo myślę, że to za kan dupy rozbić, tak powiem szczerze. To jest dobre dla 5-minutowego zrywu, że o tak, będzie, no, dupa, nic nie będzie. Bo jak się człowiek na tym zastanowi, no to motywacją się niewiele da zdziałać. Da się zdziałać wiele systematyczną pracą. Po prostu. To jest tak banalnie proste. Natomiast zauważyłem ciekawe rzeczy, że ostatnio z tą motywacją, znaczy motywacji to nie było dawno do robienia czegokolwiek, ale właśnie z tą systematycznością mnie też było do dupy, bo znaczy było, tak w czasie przeszłym mówię, że może jak wrzucę ten film, to będzie inaczej. Bo wstaję rano, mam czas na trening, siadam przed komputerem i sobie czytam o World of Warcraft. Nie zainstaluję tego, no bo to nie ma czasu po prostu, ale czytam sobie o czymś, o jakichś pierdołach, więc prokrastynacja jest dobra w momencie, kiedy mamy deadline'y, ale jeśli chodzi o triathlon, to deadline'ów się nie da oszukać i nie da się nadrobić kilku miesięcy prokrastynacji jednym tygodniem treningu 24 godziny na dobę, tak jak to jest w przypadku pisania prac na jakiś tam termin, czy kończenia projektów pracy. Więc to o czym to ja miałem mówić w ogóle? To nie ma być narzekanie, żeby była jasność, bo to też nie o to chodzi, żebym po prostu ponarzekał, jakby tu nic nie wychodzi w tym momencie, bo bardziej chyba chciałem powiedzieć wszystkim, jak wygląda sytuacja i powiedzieć, że pokazać, że każdy może mieć jakieś problemy z rzeczami, które nie powinny być problematyczne, bo wydaje mi się, że trenuję już wystarczająco dużo, żeby nie mieć problemów z treningami, żeby nie mieć problemów z ustaleniem sobie planu, z wykonaniem tego planu i z odpowiedzialnością za to, że jednak coś chce osiągnąć i coś chce zrobić i jakoś ten plan ma funkcjonować, prawda? A okazuje się, że to nie do końca funkcjonuje. Żeby nikt nie miał jakichś głupich pomysłów, nie mam żadnych problemów ani ze zdrowiem, ani z psychą. Po prostu muszę znaleźć sposób na to, żeby zaimplementować treningi ponownie do życia, więc tak na koniec jeszcze, no to już 15 minut już tak sobie gaworzę, nie wiem, czy komuś to będzie chciało w ogóle oglądać. Na koniec jak z realizacją tego? Po pierwsze, mam swoją piramidę potrzeb i za każdym razem mówię, że na dole tej piramidy potrzeb, a zanim jeszcze powiem o piramidzie potrzeb, to jest takie powiedzenie w angielskim back to the drawing board, czyli w momencie, kiedy coś nam nie wyjdzie, to co mieliśmy rozpisane na tablicy, zamazujemy, wymazujemy i zaczynamy rysować od nowa. To jest właśnie back to the drawing board, czyli wracamy do tablicy i ustalamy sobie plan działania od nowa, bo to, co robiliśmy, po prostu nie działa. Więc na czym się warto skupić? Warto się skupić według mnie na zapewnieniu podstawowych potrzeb. A podstawowe potrzeby to jest dla mnie przede wszystkim dieta, która będzie dietą pożywną, odpowiednią, a nie opartą o jakiś tam krab, który kupujemy w restauracji, bo nam się nie chce gotować. Więc to zostało zaimplementowane już od ponad tygodnia i dawno się tak dobrze nie czułem, naenergetyzowany. Troszeczkę więcej czasu to zajmuje, natomiast znalazłem kilka fajnych przepisów, które po prostu chcę sobie powtarzać
na okrągło, tak żeby to wszystko uprościć, żeby wyjąć z tego wszystkiego element zgadywanki pod tytułem: a co ja dzisiaj będę jadł, bo jest plan, wiadomo co kupić, wiadomo co ugotować. Znalazłem rzeczy, które są w przygotowaniu bardzo proste, bardzo szybkie i nie wymagają ani wielkich umiejętności, albo ani wielkich nakładów finansowych czy czasowych. Zacząłem rzucać zdjęcia tego na Instagramie, więc możecie zobaczyć, jak to jedzonko wygląda. Bardzo, bardzo fajne i przyjemne. Jeśli chodzi o samą dietę, no to trochę trzeba kilogramów wrzucić, bo się zrobiłem cięższy, niż być powinienem. Jakoś mi to bardzo nie przeszkadza, bo to jest tylko kilka kilo, ale no jednak chyba już czas. To jest jedna rzecz. Jeśli chodzi o plan treningowy, to w tym tygodniu jeszcze na luzie po prostu zaczynam się ruszać, bo przez ponad tydzień nie robiłem w zasadzie nic. Zaczynam się ruszać, dzisiaj jest piątek, więc wstałem z rana, zrobiłem krótki trening na Zwifcie. Zacznę implementować ten Zwift dosyć często, zarówno do biegania, jak i do jazdy na rowerze, bo jak ci ludzie widzą, to daje troszeczkę takiego kopa do działania, do tego, żeby wykończyć te treningi. Zobaczę w ogóle, bo czy w Zwifcie dałoby się zorganizować jakiś trening grupowy, bo myślę, że wielu z Was byłoby na to chętnych, pytaliście o to wielokrotnie, więc postaram się na tym popracować. To jest jedna rzecz, którą zrobię od przyszłego tygodnia już będą treningi troszeczkę bardziej konkretne. 6 tygodni na przygotowanie się do Ironmana. Nie wiem, jak organizm zareaguje na to, bo tak jak mówię, no ostatnio to była pochyło w dół, natomiast myślę, że nie powinno być jakiegoś wielkiego dramatu, o ile mi się uda przepracować te 6 tygodni. Powiem szczerze, mam wkurw. Może nie tyle motywację do działania, ale mam wkurw. Mam wkurw, że to nie jest tak, jak być powinno. I myślę, że wkurw jest dobrym pierwszym krokiem. Że to, jak funkcjonuje coś w danej chwili, nie działa, nie odpowiada, nie pasuje, więc jest wkurw, żeby to zmienić. Chyba tyle. Zaraz dojadę do pracy. Nogi mi napieprzają. 45 minut przejeździłem na rowerze dzisiaj, może 50 i się czuję taki... No, tyle. Po weekendzie postaram się nagrać kilka krótkich vlogów na temat jedzenia, bo naprawdę znalazłem kilka fajnych potraw, które myślę, że się spodobają, niezależnie od tego, czy jesteście roślinni bardziej czy mniej, to myślę, że mało osób powinno być problemy z tymi potrawami, więc coś z tego nagram. A tymczasem jadę do roboty, później do treningu, a później mam weekend i zobaczymy, jak ten weekend pójdzie w tym tygodniu.